Słynna wyspa Święty Stefan. Jak Wiola nam dzisiaj powiedziała, już jeden z hoteli został otwarty na niej. I doba kosztuje jedyne 1500 euro. Jak ktokolwiek ma ochotę, zapraszamy. Teraz panorama na budwę. Oczywiście Bartek podziwiający panoramę. I Wiola. Wiola, jakieś pozdrowienia dla naszych turystów? Niech przyjeżdżają do Czarnogóry. Myślę, że w przyszłym roku pozostałe hotele już będą oddane do użytku i cała wyspa będzie tętniła życiem. Niestety nadal nie wpuszczani są tam turyści i nie wiem, jak będzie w przyszłości, czy będą mogli wejść na wyspę, czy nie. Wiola, jak będzie? Czy będzie można wejść na wyspę, jak już będzie otwarta cała? O, czyli w przyszłym roku Czarnogóra będzie numerem jeden, podejrzewam, bo wejść na wyspę Święty Stefan to jest dopiero bajer.